Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 4, komentarz. Co zaś do was, to mamy ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Po wspomnieniu wierności Pana mamy do czynienia z kolejnym apelem do odpowiedzialności adresatów listu. Boże łaskawe działanie z nami nigdy nie przekreśla naszej odpowiedzialności. Zadaniem naszego Pana, którego zresztą nigdy nie zaniedbuje, jest uszczec nas od zła, ale naszym zadaniem jest okazywanie mu posłuszeństwa. Musimy nauczyć się rozróżniać obie te strony bez rozdzielania ich. Zadaniem naszego Pana, którego zresztą nigdy nie zaniedbuje, jest ustrzec nas od zła, ale naszym zadaniem jest okazywanie mu posłuszeństwa. Musimy nauczyć się rozróżniać obie te strony bez rozdzielania ich. Posłuszeństwo wobec przykazań Pana jest również i dla nas bardzo aktualną sprawą. Żyjemy w czasie i społeczeństwie, w którym posłuszeństwo staje się zupełnie obcym pojęciem. Dla nas powinno być inaczej. Posłuszeństwo jest dowodem naszej miłości do Pana. Nasz Pan nie nakłada na nas ciężkiego jarzma. Z serca daliśmy posłuch nakazom tej nauki, której zostaliśmy przekazani. Rzymian 6:17. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Bóg podarował nam naturę, która chętnie i od serca spełnia Jego przykazania, tak samo jak dla Pana Jezusa radością było nieustanne czynienie woli Bożej. Psalm 40, werset 8. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. On sam powiedział, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Mateusza 11:30. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Ktoś wyraził to w ten sposób. Posłuszeństwo Chrystusowi jest zakonem wolności. Co się tyczy strony naszej odpowiedzialności, właśnie w posłuszeństwie wobec Niego tkwi tajemnica naszego bezpieczeństwa i radości. Możemy zadać sobie pytanie, o jakie przykazania chodzi teraz Pawłowi. W pierwszym liście wspomniał o przykazaniach, które dał im przez Pana Jezusa podczas swojego pobytu w Tesalonice. Rozdział 4, werset 2. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Nie były to zatem jego własne myśli, coś, co od tak przyszło mu do głowy,
lecz przykazania, które przekazał im przez Pana. W 1 Tesaloniczan 4 rozdział 11 werset jeszcze raz mówi o przykazaniach. Tym razem konkretnie wyraża, co ma na myśli. Wierzący mają w cichości pracować własnymi rękami na swe utrzymanie, aby być godnym świadectwem wobec ludzi niewierzących. Jeżeli powiążemy oba te miejsca z naszym wersetem oraz kolejnym wersetem 6, to chyba nie pomylimy się, jeżeli stwierdzimy, że mówiąc o przykazaniu, Paweł prawdopodobnie odnosi się do tego, co stanowi temat jego tego fragmentu od 6 wiersza, to jest wierności w codziennej pracy. Chcę przygotować wierzących do przyjęcia ważnych pouczeń i dlatego najpierw przedstawia im wierność Pana, po czym apeluje do ich osobistej wierności. Doprawdy, w miły sposób apostoł apeluje do ich odpowiedzialności. Co zaś do was, to mamy ufność w Panu. Jego zaufanie nie opierało się na człowieku, lecz na Panu. Wszelkie dobro, jakie zauważalne jest u wierzących, pochodzi od Pana, a nie od nas samych. Nawet w przypadku Galacjan Paweł mówił o takim zaufaniu. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie. Rozdział 5, werset 10. Listu do Galacjan. Galacjan 5:10. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. Henry Rozier napisał: z tekstu wynika jasno, że wyrażenie co zaś do was, to mamy ufność w Panu, nie odnosi się do stanowczości ich charakteru, lecz do relacji z Panem, wystarczającego źródła mocy dla całego ludu, dla całego jego ludu. Powstaje praktyczne pytanie, na które każdy z nas może udzielić sobie odpowiedzi. Czy i my w relacjach z naszymi braćmi i siostrami w wierze posiadamy to wzajemne zaufanie w Panu? Czy może jednak nasze wzajemne stosunki nacechowane są raczej nieufnością?